Dobra, lecimy dalej, wchodzimy do windy. Klik. Pierwsze piętro. I lecimy, wychodzimy. W końcu się dowiemy, co tam KK od nas chce. Jak wyjdziemy na zewnątrz. Mam nadzieję, że teraz gra będzie troszkę lepiej chodziła. Tu już kaza... Jezu, myślałem, że ktoś tam stoi. O, kolejny eter. Zrespił się. O, już nie przycina. A, to ten eter się tak respi. Dobra, wychodzimy. Miasto cieni. Muzyka Vistor. O, mogę sobie słuchać muzyczek. Mam wbudowany, kurde, duchowy odtwarzacz w głowie? Super! Nie potrzebuję auta. Rozdział drugi. Kłopoty. Nikogo nie ma. Tak po prostu zniknęli? Zapewne. A jeżeli ich plan się powiódł, komunikacja ze światem zewnętrznym również będzie odcięta. Chyba już jakiś czas ścigasz tego gościa? Tak, ale nie uratowało mnie to przed śmiercią. Dobra, dość gadania. Zbieramy się. Się zastanawiam, co ten gość zrobił KK, że go tak ściga. Jugendzaka. Co to jest Jugendzaka? Udaj się do Jugendzaki, to jest jakaś dzielnica pewnie, tak? O kurde! Trochę jest. Na przebiegnięcie. Mgła wciąż się utrzymuje. Trzymaj się od niej z daleka, jest niebezpieczna. Dobrze, czyli mam nie iść mgłą. Ty, no ale... Dobra, tutaj nie mam mgły. Też nie mam mgły. Co to? Sprawdźmy. Kogo my tu mamy? Stoją nam na drodze. Pozbądź się ich. Gościu. A, dobra, walić was. Czyli ze Slenderów nie trzeba wyciągać serduszek. O, biegnie do mnie! A, mam was. Sukinkoty. No to pozostała tylko brama. Czekaj, eter. Kurde, jeszcze trochę ścina. A, fuck me. No już nie wiem, tam jest tak mało opcji do wybrania, że nie wiem co jeszcze. Wytrzymaj, oczyść bramę Theory. Okej. Okay. Oczyściłem. I co teraz? Jakby punkt szybkiej podróży, czy coś? O, mgła znikła! Coś tam jest. Do zebrania. Dobrze, a zatem wciąż możemy oczyszczać bramę. Hej, zajrzyj do świątyni. Katashi? Kugura Suzu. Kijek z przymocowanymi dzwonkami, na których kapłanki z świątyni Shito grają podczas rytualnych tańców Kagura. Mogą się nam przydać. Katashiro? Co to kurde jest? Jakiś kurde kartka. Ruszamy dalej. Zyskano nowe lalki Katashiro w liczbie 10. Kurde, to są lalki? To wygląda jak kurde origami jakieś z papieru zrobione. Gdzieś gościu lalek nie widział nigdy. No tu nie przejdę, ale tu przejdę. Na razie mnie gierka prowadzi za rączkę. Piesek! Shiba Inu! Dobrze mówię? Na co on szczeka? Tam.
A co to jest? Zamykają kolejne ludzi, kolejnych ludzi. Wciąż jest czas, aby je uratować. O proszę. Te stwory wyrządziły już wystarczającą krzywdę temu miastu. Zostaw to. Nie tędy droga, dzieciaki. Wracaj tam i pomóż duchu. No przecież pomagam. Oła! Aj, nie zdążyłem oczyścić. 90%. O Jezus! Mgła musiała zmienić ich w duchy. Zobaczmy, czy nie moglibyśmy trochę im pomóc. Może weźmiesz jedną z tych lalek Katashiro. A. Wypełnione Katashiro. A, czyli te lalki mogę uratować duszę. Okej. Okay. 304 duchy. Zcało je. Chyba się udało. Dobra, pora na krok drugi. Poszukaj w okolicy. Ja muszę poczytać trochę. Tej wiedzy. Katashiro. Przypominające leki przedmioty w kształcie człowieka są wykonane z papieru lub drewna i od czasów starożytnych były wykorzystywane w japońskiej magii. W ceremoniach Shinto, znane jako Ohari, Katashiro są pocierane o chore części ciała, aby wchłonąć zawarte w nich zepsucie. Następnie są wrzucane do jakiegoś medium, na przykład do wody, aby zakończyć proces oczyszczania. Oprócz posiadania zdolności oczyszczających, Katashiro mogą być zamieszkiwane przez boskie duchy. Ci, którzy posiadają duchową moc, mogą zatem używać ich jako naczynia do przechowywania duchów, które po śmierci nadal wędrują po naszym świecie. Okej. Okej. Trochę się dowiedziałem. Hania on się nazywa. Okej. Deszczowiec. Kraina deszczowców. To wiemy. Odtwarzacz muzyczny. Gdy zdobędziesz jakiś utwór, będzie można go przesłuchać za pomocą odtwarzacza menu ekwipunku. O! Budki telefoniczne. To one wciąż gdzieś jeszcze stoją? Kurde, mamy muzykę. Po prostu znajdź ją. Budki telefoniczne. A gdzie ta Shiba Inu? Czekajcie, bo muzyka to jest troszkę za głośno. Bez przesady. Może pukać, ale nie tak głośno. Ale muzyka jest super. Budka telefoniczna, budka telefoniczna. O, widzę ducha jakiegoś. Hajsy! Złote kryształy eteru. Żółte kryształy eteru. Przemieszczając Shibuję możesz od czasu do czasu natknąć się na żółte kryształy eteru. Po ich rozbiciu otrzymasz cenną meikę. Dlatego pamiętaj, aby to robić. Meika to jest hajsik, tak? O! Okej. Okay. Piesek! Shiba Inu! Pogłaszcz! Cześć! A kuku, a kuku. Dobry piesek, czyli tylko ludzi wciągnęło, zwierzęta zostawiło. Mam budkę. Okej, okay, co teraz? Podnieś słuchawkę, połączę nas. Okej. Okay. To zapis gry? Ej, co? What the f... Skonstruował to E. Przytrzymaj Katashiro do przyczytniku. Każda osoba, którą mgła zmieniła w ducha, powinna po wysłaniu na zewnątrz wrócić do zwykłej postaci. O proszę. Co to jest? Co się stało? Różny trud. Tylko ja dzierżę klucze do zbawienia tych dusz. A teraz odpuść.
Ty nie jesteś zbawcą. A ty nie jesteś duchem. Znaczy nie wygląda nawet na ducha. Wygląda na gościa w masce po prostu. Mam odpuścić? No dalej. Musimy tam pójść i uratować jak najwięcej duchów. 408 na 240 tysięcy? Co? Co tam? Okej, wracamy do naszej wycieczki. Następny przystanek Jugendzaka. Czekaj, piesek ważniejszy. Musiałem pogłaskać, bo tak szczekał. Chciał, żeby... Na pewno mówił, pogłasz mnie. Przyrząd do przenoszenia duchów. Budka w samej Shibuya ukryte są specjalne urządzenia służone do przesyłania zaobserwowanych przy pomocy Katashiro duchów poza barierę. Ed, przyjaciel KK, czeka na ich przybycie i pomaga im wracać do ludzkiej formy. Im więcej duchów odesiesz, tym więcej zdobędziesz punktów doświadczenia. Dlatego spróbuj uratować ich tyle, ile to jest możliwe. No będziemy próbować, nie? Tu jest jakaś jedzonko. Chyba tutaj, co? Czyli ten Ed wciąż nie. Gdzieś tam żyje? Nie, tutaj. Taki był plan. Ale wszystko się pochrzaniło. Więc nie mam pojęcia, co teraz porabia. Ja wiem, że kurde, moja postać się szybko męczy, to... Co to za mgła? Zabieraj się stąd, szybko! Sorka, no chciałem wziąć jedzonko, szkodliwa mgła. Mgła wysysa zdrowie, aż w końcu może cię zabić. Lepiej nie zostawać przy niej długo. Dobra, dobra, ja chciałem tylko jedzonko. Jezu, myślałem, że ktoś tu gada. Jest we mgle, bo ona cię zabije. Sorry! Tym, że tu mnie nie sięga. Duchy! Dzielnica neonów Enzan. No widać neony. O kurde, co to jest? Co to? Teraz to nieistotne. Idź dalej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że potem mi powiesz, KK. O! Hajs! Ale podoba mi się, jest ciekawie strasznie. O! Siema! Szkoda, że nie można jakichś kombosów robić. Fajnie by było. Tylko lewy albo przytrzymaj. O, czy ja bym tu pominął hajs? Ja i pominięcie hajsu? Co się ze mną dzieje? Sklep spożywczy. Być może znajdziemy tam coś przydatnego. Omry mnemonuna. Korra manaminumuna. What czy the to fuck? Kot? W zasadzie to yokai. Musiały się pojawić, kiedy zniknęli wszyscy ludzie. Co to jest yokai? Ja nie jestem anime tym, więc ja nie wiem. Kurde, kot z dwoma ogonami. Ludzie w moim sklepie. Mam spamiałe rzeczy na sprzedaż. Rzućcie okiem. Spamiałe. Aha. Sprzedają tu lalki Katashiro. Im więcej ich mamy, tym skuteczniej możemy ratować duszę. O proszę. Mam dziwny nawyk kupowania takich rzeczy. No to kupuję. Kto nosi ze sobą ogórki? Kupię dwie karmy dla psów. Mają mogę... tu niezwykły wybór towarów. Widzę. Nawet mają ogurasa. O, mają engine. Lubię to żarcie. Max zdrowia. No jak lubisz engine, to kupmy engine. Ciekawe, do czego mogłaby się przydać. Dobra. Nie cierpię czekać, gdy ktoś robi zakupy. Dobra, dobra, cicho tam, gościu. Ja muszę poczytać, kto to jest kutu... Co? Jak to się nazywało? Yokai? Nekomanta. W japońskim folklorze koty, które żyją długo, mogą zyskać duchową moc. Ich ogony rozszczepiają się wówczas i zwierzęta zostają yokai zwanymi nekomantami. Nekomatami. Emotologia nazwy tych stworzeń jest niejasna. Ile neko oznacza kot? W języku japońskim człon mata może być pisany różnymi znakami kanji i różnie interpretowany, choć ogólnie odnosi się do podwójnych ogonowych istot. Moc duchowa nekomata pozwala im zrozumieć ludzi i rośnie z czasem. Jednak nekomaci nie zawsze są łagodnymi stworzeniami i niekiedy zdarzają się
że atakują ludzi. Meigetsuki. Pamiętnik napisany przez Fuivive Sadi między... O Boże! Jakie to jest kurde ten. 12 a 13 wiekiem opisuje nekomaty, który pojawił się pewnej nocy i pożarł duszę 7 lub 8 nieszczęśników. Przyczyna zadomowienia się mistycznych kotów w Shibui jest nieznana, ale przynajmniej jedna teoria głosi, że próbują oszczędzić Meikę na koci mięty. W przeciwieństwie do ludzi, zwierzęta nie zniknęły. Żyją grasujących po uliczach Shibui. Możesz użyć wizji spektralnej, aby porozumieć się z miejscowymi zwierzakami, zobaczyć, co mają do powiedzenia. Mogę gadać! Mogę gadać ze zwierzakami. Dajcie mi jakiegoś psa. Ja chętnie z nim pogadam. Wejdź na drugie piętro. A po co? Nie wiem, jakieś kurde... wytłumaczenie? O. Co to ma być? Maska lwa. Maska noszona przez osoby wykonujące taniec lwa. Nie wygląda jak lew, wygląda jak smoczek jakiś z włosami. Sorry za moją kulturę japońską, chińską i w ogóle, ale ja się nie znam, no. Mieszkasz tu? Mieszkał chyba. A nie mieszkasz. Najpierw trzeba otworzyć wejście. No to z bara, z kopa. Wow. Takiego hasła to nie mam, kurde, w zamku. Dobrze zrobiłem? Co tam jest? Sam zobaczysz, po prostu wejdź. Manualne pieczęcie. Stwórz pieczęć, uwolnij energię. Wykonywanie barier oraz innych przeszkód będzie czasem wymagało korzystania z manualnych pieczęci, aby tego dokonać użyłem. No dobra, dobra, dobra. Na razie się udało, by była łatwa. Co? Ale syf! Ale syf masz, gościu. Poziom trzeci. Chyba ma pieska, tak mi się zdaje, bo słyszałem skomlanie. Pochwycenie jedzenia zwiększa do 10 liczby przywracanych po pochwyceniu jedzenia wroga. O! Ja mam 10 punktów umiejętności. Aha, czyli tu tylko mogę to. Pozwala nosić do 5 sztuk każdego rodzaju produktu spożywczego. Możliwe, że to mi się może przydać. Ale na razie sprawdźmy, co mamy tutaj. Szybsze poruszanie się w pozycji kucania. Powoduje pojawienie się eteru podczas uderzenia wroga. Okej. Okay. Powoduje pojawienie się eteru. Zyskiwanie punktów życia. Wydłuża czas ujawnienia rdzenia wroga. Okej. Okay. Zwiększa prędkość pochwycenia rdzenia. Okej, okay, no to weźmy sobie na początek też życie. Że jak zabiję, to mi da troszkę życia. Przyda się. Całkiem nieźle. Urdzielny kibel. O, 104 punkty zdrowia. Ale w ogóle chciałem powiedzieć, że z tą jego siostrą to kurde, podobny aspekt był z tym ogniem i jak Sebastian swoją córkę chciał uwolnić i tam się palił dom. Kurde, w ogóle jakie on ma ten centrum zarządzania. O! Łuk. Co to jest? Nie łuk. Podoba ci się? Proszę bardzo. Skąd w ogóle to masz? Moja dawna praca zapewniała mi dojścia do pewnych specjalnych kanałów. Kim ty jesteś? Powiedzmy, że byłem psem stróżującym tego kraju, ale zadawałem się ze stadem bezpańskich kudli. Kimkolwiek jesteś, trudno uznać cię za przykładnego obywatela. No, trochę trudno. No, ale w jakichś oddziałach specjalnych był. O, co my tu mamy? Kto to? Kiedyś byli przyjaciółmi. Z naciskiem na byli. Nasz przyjaciel w masce nie przejmuje się zabijaniem. My też nie powinniśmy. Czyli razem walczyliście z tym kolesiem, tak? Okej. Okay. Czyli ten koleś musiał jak... No to mówiłem, że to jest człowiek. No kurde, dobrze myślałem.
Co my tu mamy? Pomiary pola magnetycznego, pomiary magnetyczne, punkty A i B bez zmian, punkty C, tendencja wzrostowa, punkty D bez zmian, punkty E, brak odczytu, możliwa awaria, mam złe przeczucia w związku z tym wszystkim, muszę skontaktować się z pozostałymi, E. E. Wow, to wygląda jak tajna baza. Ile ty masz lat? To kryjówka. No prawie to samo. Wszystko na tej mapie jest otoczone barierą. I widziałeś, co się dzieje. Każdy, kto dotknie mgły w środku, znika. Barierą? Chcesz powiedzieć, że wszyscy w Shibui zniknęli? Tak. Do tej pory zniknęło od 50 do 100 tysięcy osób. Pewnie nawet więcej. Wow. To niemożliwe. Liczba ofiar nieszczególnie mnie jednak interesuje. Najważniejsze jest to, że gdzieś tutaj jest twoja siostra i nasz człowiek. Ale gdzie? Ale wentylacja działa. Liście ruszało się. W porządku, mamy już broń. Odręczna notatka. Do KK, odłóż naczynia na miejsce, wrzuć puste pojemniki po jedzeniu i posprzątaj kuchnię, zanim wrócę... łachmaniarzu. Serio? Że co? Chcesz się tym zająć? Zapomnij. Ja chcę jeszcze poczytać. Poczekaj, KK. Dzieciak z kanału. Raport KK dotyczy wielu zagonień, do których doszło w pobliżu studzienki. Jego zdobycie zapewni ci dodatkowe punkty umiejętności duchowych. To moje stare notatki ze śledztwa. Noś je przy sobie. Mogą się przydać. Notatki KK. Stare notatki KK są ukrywane po całym mieście. Odnajdywanie ich zapewni ci punkty umiejętności duchowych, które są ci do ulepszenia twoich zdolności. No właśnie dostałem 20. Ej, to twoja książka? Tak, widziałem kapę, gdy byłem mały. Od tego czasu mam świra na ich punkcie. Serio? Czyli od dziecka jesteś dziwakiem? Kappa? Kappa to jest emotka na Twitchu. Dobra, kappę pamiętam. Czy to nie jest taki jakby dziecko żółw, które w wodzie porywa ludzi? Mamy tutaj trochę jedzenia z drugiej strony. Powinniśmy móc to zjeść. Ale może być trochę inaczej niż w przypadku zwykłego posiłku. Żywność spektralna. Żywność ze światów, podobnie jak inne potrawy, przywraca ci zdrowie, ale dodatkowo zapewnia tymczasowe premie do twoich zdolności. Pozostały czas trwania efektu potrawy jest widoczny na wskaźniku w lewym dolnym rogu ekranu. Potrzebujemy wszystkich pozycji jak najszybciej. Dzięki, Rinko. Zwiedzając bramy podziemi, encyklopedia japońskiej magii, życie i śmierć, historia kultury, almach, makaron błyskawiczny. Almanach makaronu błyskawicznego 2020. Ja nie wiem. Dajcie mi te umiejętności. Co możemy sobie dodać? Ile mamy? 20. Dobra, to dajmy sobie do wyposażenia, żebyśmy mieli 5 sztuk każdego rodzaju. A w zdolnościach damy sobie jeszcze pierwsza prędkość absorbowania duchów, tak możliwe szybkie oczyszczenie powalonych. Okej. Okay. Ataku powalonych wrogów. No tak nie. Ręczne pochwycenie rdzenia, nie wiem po co. Przyspieszenie rdzenia. Wydłuża czas. Aha. A tu co mamy? Kurde, tego bloku będę chyba mało używał. Dobra, weźmy pochwycenie rdzenia. Super? Raczej przydatne. Co to? Kurwa, słyszę głosy kotów. O, tu nie ma Cześć. O, co to jest? Okrągła lalka, podobno wzorowana na buddyjskim mnichu. Przynosi szczęście, gdy się ją wyeksponuje. Nie wygląda jak buddyjski mnich w ogóle, wygląda jak jakiś tygrys. No słyszałem kota, słyszeliście kota? O. Notatka 17. Spotkać się z Eriką przy zachodnim wyjściu ze stacji Ebisu. Baza danych. Notatki. Powieść Kappa, to wiem. Powieść napisana przez japońskie... Nie. I historia jest opowiedziana z punktu widzenia pacjenta oddziału psychiatrycznego, który wspomniał, jak podczas wspinaczki górskiej zauważył Kappę i wskoczył za nim do jego świata. A to nie, czyli Kappa to nie jest to, co myślałem.
Jego opis przedstawia świat kapy jako dziwne, nieziemskie miejsce, w którym wartości się źródłem przyczynienia tych rzeczy innych zapytań. Okej. No dobra, to wychodzimy z mieszkania. Chyba wszystko tu wziąłem. Ale jeszcze popatrzmy. Jeżeli nie ma nic więcej, idziemy. No chyba nie ma. Tutaj nie mogę wejść. O! Bariera? Pochłonie cały budynek. Musi być jakiś sposób, aby przełamać tę barierę. Znajdź go. Szybki bieg. To kamień blokujący. Rozwal go. Szukaj dalej. Powinno być ich więcej. Nie mogę iść. Zacina mi gra. Mogę wejść. Hibel. Co się dzieje? Z powodu bariery mamy znowu do czynienia z zaświatami. What the fuck, jakie fajne. Jeżeli czegoś z nią nie zrobimy. A musimy? Fajnie to wygląda. Wow. Nie bij! Nie bij mnie barierę. O kur... O jak zajebiście. Nie możesz nieść więcej. Jak to nie mogę nieść więcej? Jest zbyt daleko. Poślij tam strzałę. Wyceluj i strzelaj. A to jest łuk! No to dobrze mówiłem. Ło! Dobrze. Encyklopedia japońskiego kalendarza, wpis numer 2. Obon. Daty są różne, ale zazwyczaj chodzi o okolice 15 sierpnia. Święto kurczy duchu zmarłych przodków. Obon wywodzi się z legendy mówiącej o tym, że jest możliwe ocalenie duchu, które trafiły do piekła. Istnieją teorie, że powiązane ze świętem Obon, taniec Bon, stanowił początkowo sposób wyrażania radości z powodu ratowania zmarłego przed straszliwym lasem śmierci. Ja nie wiem, co tu się odwala. Dobra, idę stąd. Nie wytrzymamy długo. Ruszaj. No ruszam się, KK, spoko. Wciąż musimy odnaleźć kamienie. Szukaj dalej. Tu nie. A, ja mam kurde czas na górze. Super, dobrze wiedzieć. Fajnie, że się dopiero dowiedziałem teraz. O kurde, kibel. Nie ma tam nic? Dokąd teraz? Rozejrzyj się. Coś się znajdzie. Gówno się znajdzie. Masakra, Jezu. Ślepy zaułek? Nie. Do góry. Błędnik mi... Błędnik mi kurde szaleje. Easy. Co to? Tutaj. Przeszukaj to miejsce. Tordze. Rozwal go. Rozwalony. Udało się. To nie było przyjemne. Wejrzyj na zewnątrz. Facet, który nas wrabia, gdzieś tu jest. Nic tu nie ma więcej. Jezu, jakie to było chore. Uff, bariera zniknęła. Sprawca naszych kłopotów wciąż może tu być. Schodami na dół. No sprawdźmy. Kto nas chce kurde wrobić?
No dziwnie się schodzi. O. Czy ktoś tam jest? Nie, ale... Czyli też to widzisz, tak? Okay. No. Słuchaj mnie uważnie i rób co mówię. Okej. Okay. Ty mój wizję spe... O. Wow. Chyba to właśnie jemu należą się podziękowania za barierę. Za nim. Idę. Co to za gościu? Nowa dzielnica Enzako. No, nie przejdę tu. Co to jest? Zepsucie. Spróbuj posłużyć się moją mocą, tak jak przedtem. W ten sposób nauczysz się niepopsucia. Coś widzę. To jest serce zepsucia. Zniszcz je. Wygląda na to, że zostały uwięzione przez zepsucie. O, proszę. W całym mieście jest mnóstwo pod... Zepsucie i duchy. Duchy padają czasami ofiar niepohamowanego zepsucia. Możesz użyć swojej wizji spektralnej, aby wyszukać jego źródło. Gdy je zniszczysz i uwolnisz duchy, zyskasz możliwość ich absorpcji. A tu jest jeszcze sklep. Yo, kot! Ja będę mówił kot. Mrał! Mam rzadkie rzeczy na sprzedaż. Mają tutaj nawet strzały. No mają. Ale na razie nic mi nie potrzeba. Gdzie ma moja to mama? O kurde. Drob już zwietrzał. Może nas zauważył i zwiał. Może tak być? No cóż, biorąc pod uwagę okoliczności, proponuję okrężną drogę. Niedaleko stąd jest wielka świątynia. Być może znajdziemy tam coś przydatnego. Rzućmy okiem. To raczej strzał w ciemno. Zawsze warto spróbować. Właśnie chciałem to powiedzieć. Znalazłem dla ciebie łuk. A nie ukradłeś? Wszystko jest kradzione, kolego. Jak się... Dobra, nie wiem. Dobra. On wie lepiej. Cześć, kiciuch. Pogłaś, czytaj myśli. Jestem w złym humorze. To mogę cię pogłaszczę. Tylko spójrz na siebie. Dość, ruszajmy dalej. Jestem w złym humorze. A czekaj, jakbym mu kupił tuńczyka. Koty lubią rybki, nie? No śmiało, śmiało, kupcie coś. Dzięki, szukamy tylko niezbędnych rzeczy. Puszka. To jest tylko karma dla psów, ja nie widzę jakby... Ogórka może mu kupię, to się przestraszy. No to jakby jest dla mnie, tak to dedukuję. Jakby nie ma karma dla kotów. Nie wiem, sprawdźmy. Nie wydaj całej mejki. Jasne. Nie mogę go nakarmić. O! Absorbujemy duszki. Kolejne. Kot ubrany w kimono uciekł. To nie przeczytałem. O Boże. Aha, tu jest jakiś gościu i gada. No tam nie przejdę na razie. Zaćmienie świątyni. Na osobę, która zostanie przyłapana na... Zaćmienie terenu naszej świątyni nałożona zostanie pełna opłata za pochówek w celu zabezpieczenia miejsca i rychłego spoczynku. Okej.
Śmiedzonko. Duszki. Duszki. Eter. Chwila. Wyczuwam coś w pobliżu. Co takiego? Jakąś skoncentrowaną energię. Okej. To dobrze czy źle? Aha! Widzieliście to, kurde? Jak jestem dobry? Nieskoncentrowaną energię, co? O Boże! To gdzie ja mam iść? Aha, w ogóle nie w tą stronę ja idę. Super. Jaki duży. Aha, eter to jest jakby moje te strzały, dobra. Może nie marnujmy. Jest tam brama Tori. Musimy oczyścić to miejsce. Okej. Okay. Czyli do bramy Tori idziemy. Co to za ptaki? Tengu. Być może to jest sposób, aby dostać się na dach tego budynku. A czym jest Tengu? Wytrzymaj wyceli Tengu. Naciśnij spację. Wow! Wow! To było odjechane. Poszło lepiej niż się spodziewałem. Kurde. Yokai mogą być przydatne. No właśnie widzę. Kotwiczki i szybowanie. Możesz przemieszczać się w powietrzu dzięki zdolnościom wystrzeliwania kotwiczki i szybowania. Kotwiczka, szybowanie, dobra, dobra. Oko, fajne, fajne. Ale to chyba już nie są przyjazne, co? Nie wyglądają. Ale trzy strzały wystarczą. Ehe! Nie przebije się przez to. Kurde. Nie ma Fall Damage'a? Chyba nie ma. Dobra, oczyszczamy. Arigato gozaimasu. Chyba pozbyliśmy się kolejnego fragmentu mgły. I mamy kolejne te. Słyszę coraz więcej duchów. Masz teraz 13 katashiro. Uratujemy je. Dalsza eksploracja dzięki misjom pobocznym. Oprócz głównego wątku, w całym mieście dostępnych jest również wiele misji pobocznych. Obejmują one również działania, w tym nadprzyrodzone śledztwa z udziałem yokai i pomaganie zagubionym duchom. Nie są powiązane z postępami misji głównej. Lokalizacja początkowej misji pobocznych można sprawdzić w menu mapy. Ej, chętnie! Poboczna misja. Zaka i Yashi. Okej. Okay. Zdaje się, że jest tu duch, który chce coś powiedzieć. 7 razy 500 mejki. 3000 mejki. Dobra, to chodźmy do tego najpierw ducha. Jak go zaznaczyć? Umieć znacznik. Okej. Okay. Gdzie on jest? Tam. A tak, żebym się nie spierdzielił. Im więcej bram oczyścisz, tym większy teren odkryjemy. W ten sposób uratujesz też więcej duchów. Namyśliłem się. A także wywrzesz presję na tym zamaskowanym świrze. Dobra, same korzyści. Rozumiem, że ja tu mogę jakoś szybować. Ale zajebiście. Jestem szybownikiem. Hmm,
Odczuwam przy tym budynku sporo kryształów eteru. Ja też widzę, ale... O, zaczął deszcz padać. O, i hajs! Róbmy tą misję poboczną jeszcze na koniec odcinka. O kurwa. To jest dziewczyna? Czy chłopak? To jest duch? W dupie was mam, idę do środka. Halo, dzień dobry. Podobno jest tu misja dla mnie. Waka Cola. O. Znowu kota słyszę. Ulotka salonu gier. Najnowsza bitwa rankingowa. Zbliża się 307. Bitwa rankingowa Special Fighting Heroes 3 wersja 2.2. To znakomita wyjątyka. Wciąż ma mnóstwo miłośników pragnących zagłębić się w systemie i postacie. Nowi gracze mieli widzenie. Opłata. No to chyba nie to. Podobno gdzieś tu jest duch, który chce nam coś powiedzieć. Oho, muzyka się zmieniła. Proszę mnie, nie straszcie. Nie chcę, żeby to był horror. Dobra, jest tutaj gdzieś. Hajsy! Biorę wszystko. Ale dużo, 3700. Więc coś czuję, że niedługo to będą... że będzie, no... Że będą jakieś drogie rzeczy do kupywania. O, jest jakiś duch. Nie okay. Mogę uwierzyć, że wszystko się tak pogorszyło. Brak przepływu wody powoduje nagromadzenie bardzo wielu głębokich emocji. To pewnie wyjaśnia, dlaczego zapanował tu taki niepokojący nastrój. Te stłumione emocje ulegną wkrótce zepsuciu i przyciągną przybyszów. Więc lepiej się temu przyjrzyjmy. Powinniśmy chyba poszukać miejsc, w których gromadzi się woda. Dobry pomysł. Rozejrzyjmy się w okolicy. Znajdź miejsce, gdzie stoi dużo wody. Okej. To chodźmy. Teraz deszcz padał, więc... Poszczy! Nieźle! Kurde. Dużo wody jest w tą stronę. A ty kto? Daj mi spokój. Niech nas odkrywają. Mam to w D, tak powiem. Tu jest budka. Mogę oddać duchy? Wymienić 1500 duchów na... Nie, dobra, może nie, bo to za mało trochę. Myślałem, że mam więcej. O Boże, i po co tu biegniesz? Bezgłowa uczennico. A, już nie mogę. Dobra, to muszę oddać. Oddajmy, bo nie mamy miejsca w tym Katashi coś tam. Jezu, jakie dźwięki. Hej, potwierdzam odbiór wysłanych duchów. Zajmie to trochę czasu, ale powinniśmy dać radę zwrócić je ich ciałom. Oby tak dalej. To było nagranie? Tak, Ed nie radzi sobie najlepiej z rozmowami.
Super. I nowy poziom. Zrość max poziom. O Boże, tam są kolejni. Umiejętności. Widzę spektarna, na większy zasięg. Wydłużone szybowanie. Ocie panie. Nie, może na początek te pasywki dam. Będzie najlepiej. Tu mam jeszcze łuk, nie? A to nie jest na punkty nawet. A nie, to jest też na punkty. Dobra, tu też muszę do... Jezus! Ile całkiem tego tu jest? Nieźle. O Boże, już biegnie. Jak ona mnie widzi, jak głowy nie ma? Czemu tak się świecą lampy? Łaźnia. Z pewnością mają tam wodę. Łaźnia. Możemy to sprawdzić. Okej. Okay. Zróbmy tą misję poboczną. Wchodzimy do łaźni. Przez tę łaźnię mam ochotę na kawę z mlekiem. Tutaj jej nie znajdziesz. Dlaczego? W łaźni może być przecież kawa. Przyznam, że nigdy nie byłem w takim miejscu. To jest nasz dwóch. Dobra. O fuck, a co to ma być? Jak trochę... to wygląda? No bardzo. Tyle tu zepsucia, że aż zagina przestrzeń. Widzę. Oha. Co wow. Się dzieje? To również wina zepsucia? Czeka nas bójka. No czeka, czeka. Ła! Kurde! Muszę się tego wyuczyć w zabijania. O! A są to jakieś takie uniki? Pięknie! O fuck. Perfekcyjne blokowanie. W takich sytuacjach do dzisiaj tylko nic nie obraża. A to cieszy mnie się. Masz do tego dryk. Nie wiem, czy mam do tego dryk. Na razie tak strzelam z palca. Czekam na jakieś nowe umiejętności. Nie masz już eteru. Znajdź jakieś kryształy i uzupełnij eter. Zapominam o tym. Trzeba uzupełniać ten eter. Dobra. Jezus, to jakieś kulki wystrzeliwują. Chyba na tym koniec. Czyli to są takie próby były. Próby walki. Spoko te misje poboczne. W razie mi się podoba. Dobrze.
Dobrze, że to koniec. Przypuszczam, że to załatwi kwestię zepsucia. Okej. Okay. Misja ukończona, głębokie oczyszczenie. Okej. Okay. O proszę, mamy duszki. Ciekawe, czy otworzą to miejsce, gdy Tokio wróci do normalności. Nie wiem. Rzeka wciąż płynie. A woda nigdy nie jest ta sama. Życie się zmienia. Nic nie jest wieczne. Ale powiedział, kurde, mądry ten KK po prostu. Kurde, ile duchów tu mamy. Dobra. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku i zrobimy sobie kolejną misję poboczną. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!